to czym są w ogóle obiekty w JavaScriptie? No to oczywiście obiekt to struktura danych, w której możemy przechowywać informacje. Warto może dodać, że w przeciwieństwie do tablic, gdzie te elementy były w kolejności, o której decydowały indeksy, tu w obiektach mamy klucze. Kluczami są zazwyczaj ciągi znaków, więc zobaczmy sobie, jak to wygląda. Mamy jakąś zmienną. Powiedzmy, że to będzie jakiś produkt. No i ten produkt ma jakąś nazwę. Powiedzmy, że podstawy JS. To jest nazwa tego naszego produktu. Czyli żeby stworzyć obiekt, musimy wykorzystać nawiasy klamrowe. Wewnątrz nawiasów klamrowych mamy właściwości. Każda właściwość ma nazwę. No i właśnie wartość. I w ten sposób możemy się odwołać do... W ten sposób możemy zdefiniować wartości wewnątrz obiektu. Jeżeli chcemy zdefiniować więcej tych elementów niż jedno, tak jak ja mam w tym przypadku, no to po przecinku definiujemy kolejne właściwości, kolejną parę, klucz i wartość. No i w tym przypadku powiedzmy, że mamy type, niech to będzie, że to jest książka. No i powiedzmy, że ona ma jakąś cenę. Albo 49 zł. I teraz mamy trzy właściwości. Każdy z tych elementów, jak widzicie, może mieć różne typy wartości. Mamy ciąg znaków, mamy number, możemy mieć tablicę, możemy mieć inny obiekt, ale na razie nie będziemy sobie komplikować. Taki prosta struktura, będziemy mogli sobie ją wykorzystać, potem rozbudować. Ok, mamy produkt. Zobaczmy, jak on wygląda w konsoli. Produkt. Czyli możemy sobie wyświetlić te dane. No i faktycznie mamy te trzy nasze właściwości. Może też warto zwrócić uwagę, że obiekty, w zasadzie jak sama nazwa wskazuje, są to jakieś obiekty, rzeczowniki. Często właśnie obiekty wykorzystujemy, gdy chcemy nadać cechy jakąś wartością. One w zasadzie przechowują cechy. Czyli mamy produkt, no ten produkt może mieć właśnie nazwę, może być typ, może mieć cenę. Jeśli mielibyśmy obiekt, który jest na przykład samochodem, no to on ma kolor, ma ilość koni mechanicznych, ilość przejechanych kilometrów. Więc w ten sposób łatwo nam identyfikować, właśnie grupować te wszystkie jedne wspólne cechy dla danej rzeczy. I tak często wykorzystujemy właśnie produkty. Obiekty. I w tym przypadku właśnie mamy produkt, który ma swoją nazwę, swój typ i swoją cenę. Ja teraz wyświetliłem cały produkt, który widzimy właśnie w konsoli. On został wyświetlony.